Okej, cześć. Wiem, co możecie sobie w tym momencie myśleć. Część osób mówiła: Noxy, zagraj w Fortnite'a. Część mówiła: Noxy, nie graj w Fortnite'a. A tak naprawdę to, że teraz jest ten film, to jest zupełnie niezależnie od tego. Uznałem, że będę grał w to, w co mam ochotę. A mam ochotę sobie wypróbować Fortnite'a. Grałem już w niego kilka gier. I będziecie mogli dzisiaj posłuchać trochę, co myślę o tej grze. Bo część z was może to ciekawić, może po prostu jesteście ciekawi mojego zdania. I tego na przykład, czy działa mikrofon, ale chyba działa, wszystko powinno być ok. Jak nie będzie działać, jeżeli okaże się, że nagrywam na darmo, to się wkurzę. Dobra, no to tak. Przede wszystkim ustalmy sobie coś. Jeżeli chodzi o samą grę, to jest niezła. Tak. Spokojnie, spokojnie, ludzie. Gra jest niezła. Ale nie jest tak dobra. Nie jest na tyle dobra, ile ma. Jaki hype zgarnęła. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ale są gry, które bardziej zasługiwałyby na ten hype, który dostał Fortnite. Mimo wszystko, gra jest całkiem spoko. A jako, że tak szybko zrobił się na nią hype, to wleciało mnóstwo dzieciaków. I grze się zepsuła opinia, jeżeli chodzi o społeczność. Poza tym nagrywa to mnóstwo osób, więc się przejada wielu. Potrafię doskonale to zrozumieć. Jeżeli chodzi o moje osobiste zdanie, na przykład na temat gatunku Battle Royale, powiem wam szczerze, że ja nie miałem okazji go wyczerpać dla siebie. Ale sam gatunek mi odpowiada, bo ja nawet kupiłem Minecrafta kiedyś po to, żeby grać w Hunger Games na Minecrafcie. Jestem fanem Hunger Games. Gdzieś tam ten tryb Battle Royale to nie jest dla mnie. Oh fuck, wyskoczyłem za wcześnie. Nie jest tryb Battle Royale dla mnie czymś. Powiedziałbym strasznym, ale to chyba nie to słowo, którego szukam. Dobra, zobaczymy, co się uda zagrać. Musicie wiedzieć, że generalnie jestem raczej nie najlepszy. Ale chyba jakoś bardzo nie posysam. Pierwszy ze spadnę, tak? Okej, uciekniemy gościowi. Pozbieramy tutaj rzeczy, ammo. Czy on tam dalej będzie? XD, kampi się. Dobra, to się kamp. No, ale wracając, gra jest całkiem znośna. Gra się przyjemnie, pewnie im więcej osób, tym lepiej. Potrafię gdzieś tam zrozumieć. Potrafię zrozumieć. W jaki sposób to się stało, że ta popularność tego tytułu była aż taka. Prawda? No bo jest to jednak dosyć. Chwila, jak sobie porozkładać te rzeczy? Jest to dosyć chwytliwe, nie? 100 graczy na jednej mapie. Napieprza się. Wygrywa ten najlepszy. A poza tym. Na przykład teraz jak gram w Dotę, kilka gier grałem w Dotę. Cholera. Fuck. No dobra. No teraz jak gram w Dotę, to widzę, że dużą częścią gry, znaczy bardzo dużą wadą wielu gier jest to, że rozgrywki trwają długo. Chcemy gier. Słuchajcie, dzisiaj ludzie są coraz prostsi, tak naprawdę. I gry stają się też coraz prostsze, bo głupiejemy jako społeczeństwo. I nie chcemy wielu skilli, nie chcemy ciężkich mechanik. LOL jest uproszczoną wersją Doty, a Fortnite jest jeszcze prostszy niż gatunki MOBA. I wydaje mi się, że to jest po części też to, co tylu ludzi zgarnęło tutaj. Chcemy prostych mechanik, z których można może robić bardziej skomplikowane rzeczy, ale podstawa musi być bardzo prosta. I mamy. Dlatego mamy, no,
Wielu łatwiej jest przekonać ludzi do tego, żeby pograli sobie w Fortnite'a, o którym słyszeli z jakichś innych źródeł, bo tyle osób w to gra. Oni pierwszy raz odpalają gierkę, gry są krótkie, łatwo ogarnąć, że masz strzelanie, masz jakieś budowanie, okej. Okay. Podstawy są bardzo proste i próg wejścia do gry jest niski dzięki temu. No i ważna rzecz to te czasy gry, nie? Jak ci nie idzie w Dotę, to grasz czasem 50 minut, co jest tragedią. Jak gram teraz w Dotę trochę, to muszę przyznać, że to jest jedno z gorszych doświadczeń, jakie można mieć. Jak przez 50 minut jesteś z Ruskiem, który mówi ci, żebyś odinstalował grę, mimo że wcale nie grasz dużo gorzej od niego, nie? Tutaj czegoś takiego nie ma. No i o ile na przykład w LoLu trwają gry krócej niż w Docie, nie? To tutaj ten... o ile w LoLu trwają gry krócej niż w Docie, to i tak taki Fortnite pod tym względem ma przewagę też nad ligą. Okej, okay, wylądujemy sobie w Tilted Towers. Chyba nie muszę za bardzo przedstawiać, bo nawet miejsc, bo osoby, które nienawidzą gry, też wiedzą, co jest gdzie. Taktyk żadnych ciekawych wam nie pokażę, bo za bardzo się na tym nie znam. Może jakichś ludzi znajdę. Jak chcecie, to w ogóle możecie dodawać mnie po nazwie. Jest duża szansa, że pogram z jakimiś ludziami. O, kurwa. O, jak zwierzęta. O nie, wszędzie są. Okej. Okay. Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie chodzić na mapie, nie? Ale to nic. Ten podrzucam? Tak. Czy mogę podrzucić kilka ładunków? Mogę. No nie wiem, czy mi to się to przyda, ale okej. Okej, tędy nie przejdę. A nie chcę się bardzo głośno zachowywać, chociaż wiem, że tutaj raczej ludzie się... nie boją tłuc. Chodzić znaczy głośno. Nie wiem, co to jest za broń. Wiecie, pierwszy raz z nią gram. Czy ja go zabiję? Nie. Okej, okay. No jak widzicie, trochę ssę. Chociaż te bronie, muszę przyznać, że z tymi brońmi mi się gra bardzo dziwnie. Z tymi karabinami. Jak mam pompki jakieś, no ale z pompką to każdy jest cwaniakiem. No bo jednak dużo łatwiej się gra. Muszę sobie zmienić czułość. Czułość myszy. 02 02. I chyba będzie lepiej. Teraz. Tak się zastanawiam, mouse targeting? Okej, okay, ale to jest... Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Wow, nie kliknąłem play. Dużym plusem też jest gierki to, że czasy oczekiwania są bardzo krótkie. To pod tym względem to też... jest to całkiem przyjemne, nie? Piszcie w ogóle w komentarzach, co sądzicie o Fortnite, bo jestem ciekaw. Możemy otworzyć taką dyskusję. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj dużo ludzi, którzy zaczną jakieś gówno burzę, że jak mogłeś się sprzedać, albo coś takiego. Jak masz ochotę tak napisać, to lepiej, lepiej już zrób nie tylko sobie tą przysługę, tylko też mi odsubuj. Bo najwyraźniej się nie dogadamy się. To tak może być dla nas obu lepiej. Ale z osobami, które chcą tak serio pogadać, to w sumie chętnie zobaczę, co myślicie na ten temat, nie? I nie mówię, że musi się wam gra podobać. To nie jest gra, która mi się też bardzo podoba, no bo otwarcie mówię, że
uważam, że odniosła większy sukces niż na to zasługuje, nie? Ale jestem ciekaw tego, jakie wy macie zdanie na ten temat. Myślę, że wy też możecie być ciekawi, co inni lolowcy sądzą na ten temat. Fuck, znowu otworzyłem spadochron. Dlaczego nacisnąłem tą spację? Okej, okay, to jest coś dziwnego. Dlaczego tam jest jakiś taki krater? Nie mam pojęcia. No i co? I znowu będzie tu pełno ludzi, tak? Na pewno będzie tu pełno ludzi. Czy ja tam dolecę w ogóle pierwsze? Wow, tam coś jest! Patrzcie, w niebie jest... zepsute. Tak się zastanawiam. Ktoś tu jest, prawda? To było bliskie. No, gin. Dziękuję panu. Podleczymy się. Czy ja mogę na przykład to zniszczyć? Nie. Dobra. Spróbujmy przejść do innego budynku. Okej, ta broń nie ma na pierwszy strzał. Nie widział mnie, okej. Co to jest? Kurde. Dobra. Nie miałem tyle materiałów, żeby się budować jeszcze. A poza tym nie potrafię. To lepiej, żebym się nie budował chyba. Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze jedną. Jeszcze jedno. Dzisiejszym odcinkiem was nie będę męczył. W ogóle nie zamierzam go jakoś specjalnie montować. Wybaczcie mi, ale... pójdę w... wygodnictwo takie lekkie i po prostu wrzucę to w tej formie. Mogę na swoją wymówkę powiedzieć, że dzięki temu macie lepszą jakość wideo, bo nie przechodzi to jeszcze raz przez render. Tak, to jest moja wymówka, jak coś. Ale co? No i też nie chcę mi się trochę wycinać tych momentów, kiedy jestem w kolejce, a zresztą... Dobra, przestańcie. Nie będę się tłumaczył dłużej. Część z was by nie zauważyła, a ja teraz się tylko podkopuję. Ostatnio podejmuję bardzo dużo złych decyzji, takich PR-owych dla siebie, jako twórcy kontentu na YouTubie. Bo mówię wam rzeczy takie jak myślę, a nie takie jak chcecie słyszeć. A przecież na YouTubie powinno się raczej iść w tym kierunku, żeby... jeżeli chcecie mieć kanał większy, to powinno się mówić to, co ludzie chcą słyszeć, prawda? Niedobrze. O nie, oni tam tańczyli. A ja się nie załapałem na imprezę. Dobra, czy ja chcę jeszcze raz w Tilted Towers? Na pewno dostanę tam w ciry, ale w sumie jeżeli będę dużo skakał w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, będę często dostawał w ciry, to pewnego razu stanę się dobry. Tak to działa, prawda? Powiedzcie, że tak to działa. Tak się robi dobrym w każdej grze, nie? Okej, okay, lecimy. Oczywiście zawsze inni są pierwsi. Nawet jak wyskoczę pierwszy z tego, to zawsze jak ktoś jest przede mną. Tego nie ogarniam, ale okej. O, patrzcie. Czy to była słaba decyzja, żeby tutaj... Okej. Okay.
Niedobrze, no. Bo muszę iść na górę. Okej. Jest nie najgorzej. Na razie, jednak. Nie potrzebuję trudniejszych broni. W sumie nie będę. Na razie się napiję na spokojnie. Nie będę rzucał granatów na ślepo. Już tu nie ma żadnej pompki. XD. Okej. Wrzućmy mu granaty. Dlaczego to nie działa? Jest! O nie! Zabiłem granatem pierwszy raz w życiu. Ej, to się czuję nawet dobrze. Jestem szczęśliwy w tym momencie. Tak. Okej. Dobra, napijmy się. Jak zwykle stoję w nie najlepszym miejscu. Muszę coś zamienić, pistoletu nie chcę. Dobra. To tak. Pompka. Tak, chyba w tej kolejności. Tam była skrzynka jeszcze jedna. To jeszcze zanim zginę, mogę zgarnąć więcej ammo, żeby mój przeciwnik jakiś potem miał. Dobry uczynek, żeby mieć na koncie. No ale już nie słyszę. Może tu ktoś był? Prawdopodobnie tu ktoś był. O, pompka. Okej. Ale nie chcę się pozbywać tej. O, tam się budują. Kurde, ja się nie potrafię budować. O, cholera! Przestań. Mówię, że nie potrafię się budować przecież. No. Gin. Właśnie tak, tak ma być. Ej, jakaś dziwna nowa broń. Chcę ją. Ona wygląda super. Słyszę bieganie. Możecie mieć cicho dźwięki. Może mnie nie zabije nikt teraz. Nie to. Teraz możecie mieć za głośno. Kurde, czekajcie chwilę. Coś się zaczęło trochę zacinać. Szukam jakiejś apteczki, nie? Okej. Podejrzewam, że od minigana będzie lepsze to. Mogę się mylić, ale... Fuck. Zapomniałem, że podef mam tego. Okej, coś mamy tu. Jest apteczka. To się trochę podłatamy. I ją wyrzucę. Nie wyrzucę. Zamiast tego wezmę. I zaraz zobaczymy, jak ten karabinek działa. Czy on jest na dole, czy na górze?
Jak jest na górze, to mamy przewalone. Co nie? Okej. Jest w moim budynku. O, fuck! Jest tu, na górze. Czy ja dam radę to rozwalić? Tak, dam radę to rozwalić, ale to był słaby pomysł. A no, tak jak widzicie. Jako początkujący w Fortnite jestem całkowitym drewnem, ale jakieś fragi zgarniam. To nie jest tak, że całkiem nic nie zabijam. I co? I to na tyle w tym filmie. Pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać, co sądzicie o samej grze. Jeżeli jej nie lubicie, możecie napisać dlaczego. Zobaczylibyśmy, czy głównym powodem jest to, że nie wiem, że gra zyskała nagle popularność. Czy bardziej macie jakieś zarzuty do mechanik gry, prawda? Albo coś konkretnie w grze wam się nie podoba, a nie w ludziach, którzy w nią grają. I w tym filmie to tyle. Zobaczymy, czy to będzie jednostrzałowy, czy coś więcej będzie z Fortnite'a, bo tak naprawdę nie wiem. Zobaczymy i jak będę miał ochotę, i jak się będzie wam podobało. Trzymajcie się ciepło. Peace.